14 minut po godzinie 8 już minęło. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Tomasz Solis, wiceprezes Związku Sadowników RP, radny sejmiku, kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. W kwietniu deszczu jak na lekarstwo i już rolnicy się odezwali, no bo susza daje o sobie znaki. Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki alarmuje, że wiele plantacji truskawek może być zagrożonych z powodu braku wody. Plantatorzy porzeczek w tej chwili już szacują straty na 50%. Czy czeka nas powtórka z rozrywki z ubiegłego, 2018 roku? Trudno powiedzieć, ale to, co mamy, z czym mamy do czynienia w tej chwili, czyli ten deficyt wodny, jaki jest zresztą po zimie, mało śnieżnej, takiej nietypowej, po tym, co się wydarzyło w ubiegłym roku, bo trzeba pamiętać również o tym, że lipiec, sierpień ubiegłego roku to też były miesiące bardzo suche, no mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem, jednak ten bilans wodny jest dużo poniżej tego, co powinno być. Widać już efekty, ale myślę, że na takie rzeczywiście spektakularne momenty to trzeba będzie poczekać w sadownictwie na początek czerwca, koniec maja i wtedy dopiero się okaże, co się posypało, bo to jest taki okres zrzucenia zawiązków. Ale raczej sytuacji tych nastrojów nie uspokaja to, co mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Przyznaje, że mamy sytuację trudną, no i że to zagrożenie powtórki z 2018 roku, no po tych doświadczeniach jeszcze kwietniowych, tak, kiedy tego deszczu było bardzo mało, no jest dłużej to występuje. Zdecydowanie tak. No, zagrożenie, mówię, jest bardzo duże i widać po tych, o czym pan powiedział, na przykład przy truskawce, przy porzeczce, to już bardzo wyraźnie widać. Natomiast co do całego bilansu, bo nie możemy tego rozpatrywać tylko gatunkowo, ale w całości sadownictwa my mamy bardzo duży potencjał w produkcji jabłek. To się okaże po kwitnieniu, a dopiero jabłonie nam zaczynają kwitnąć, a szczególnie po opadzie tak zwanym czerwcowym, świętojańskim, gdzie te zawiązki są zrzucane, drzewo je zrzuca, zostawia tylko tyle, ile w stanie jest wykarmić. Kluczowe są te najbliższe tygodnie. No właśnie, to zagrożenie powoduje, że znowu mówimy, że no, gdyby sytuacja się powtórzyła, no to przełoży się to po pierwsze na straty, a te straty odczują konsumenci, bo ceny będą wysokie. Tak, ceny pewnie będą wyższe, chociaż ja nie do końca wiem i trudno mi powiedzieć, bo nie do końca jestem w stanie sobie uświadomić tego mechanizmu. My jesteśmy jednym z największych producentów, ten potencjał mamy duży, jesteśmy bardzo dużym eksporterem i teraz nie zawsze jest tak, że jeżeli jest spadek plonów, to przekłada się to na ceny dla sadowników, powiedzmy, dla rolników. Na pewno przekłada się to na ceny dla konsumenta. Ale niekoniecznie jest tak, że przekłada się to na cenę dla rolnika. A no właśnie, a propos tej ceny dla rolnika, to resort rolnictwa opublikował w czwartek projekt umowy tej kontraktacyjnej wraz z przedziałami cenowymi na 2019 rok dla owoców miękkich. To jest oczywiście propozycja, to nie są takie sztywne ustawowe stawki. No i pytanie, czy one jakby wyczerpują to oczekiwanie sadowników, rolników. To znaczy, wie pan, my pracując, bo brałem nawet osobiście, miałem zaszczyt brać udział w tych rozmowach, te rozmowy na temat umowy kontraktacyjnej i całego mechanizmu, o którym dwa słowa za moment, trwały od początku praktycznie sezonu, a nawet przed sezonem, bo to jest powiedzmy kwiecień, maj ubiegłego roku. Wypracowaliśmy jakiś wzór umowy, wypracowaliśmy jakiś mechanizm, który będzie liczył sugerowane ceny, bo to, o czym pan mówi, to jest cena sugerowana. Tak. Tam jest specjalny... Oczywiście obliczona czy ustalona na podstawie wskaźników konkretnej i ekspertów. Dokładnie tak. I teraz nie mówimy... Mówiąc o tych cenach, nie mówimy o opłacalności produkcji. Ponieważ jeżeli byśmy wprowadzili sugerowaną cenę na poziomie opłacalności produkcji, to doprowadzilibyśmy do tego, że na przykład jeżeli... opłacalność produkcji w malinie wynosi tyle i tyle, przyjmijmy to za 4,5 zł, to od Tatr do Bałtyku za rok mamy same maliny, bo to się opłaci robić. Mamy cenę jakąś gwarantowaną. Natomiast ten mechanizm liczy to przy bardzo wysokich plonach, przy naprawdę dobrym warsztacie, jaka jest sugerowana cena i pozostałą część jakby zostawia się do negocjacji między odbiorcą a dostawcą tego surowca, towaru, tych owoców. To przy malinie na przykład ta cena wynosi między 3,50 a 7 zł za kilogram. Czy rzeczywiście to wahanie, czy ten przedział jest dosyć spory, tak samo jak przy innych owocach?
Tak, bo musimy zwrócić uwagę na to, co jest, co mówimy o cenie 3 zł, o czym mówimy przy cenie 3 zł, o czym mówimy przy cenie 7 czy 8 zł. Tu mówimy o malinie deserowej, która jest bardzo trudna w uprawie. Mówimy o produkcji pod osłonami, gdzie potrzebne są duże nakłady. Mówimy o produkcji sterowanej, tak zwanej, gdzie praktycznie sadzonkę malin utrzymuje się w tym tunelu przez 2 lata i potem się ją wymienia, to maksymalnie 2 lata. A tu mówimy o malinie przemysłowej, która jest uprawiana w tradycyjny polski sposób. Ja jeszcze zapytam trochę wracając do suszy, no bo to jednak była bardzo duża pomoc w tamtym roku państwa. To ponad 2 miliardy złotych wypłacone w związku ze stratami z powodu suszy rolnikom. Ale czy to, że dzisiaj też minister Ardanowski, rząd uspokaja, że rolnicy powinni być spokojni w razie czego przyjdzie ta pomoc konkretna dla rolników? Myślę, że tak. To znaczy, ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz. My od wielu, wielu lat domagamy się tego, żeby stworzyć system powszechnych ubezpieczeń rolniczych. Dlaczego powszechnych? Dlatego, że rolnictwo to jest bardzo wrażliwy temat. Jeżeli wybiórczo będziemy do tego podchodzić, to żaden system ubezpieczeń tego nie udźwignie. I rolnicy zawsze mówią przy tej okazji, że oni po prostu już ich nie stać na te ubezpieczenia. Czy nie, dokładnie na każdy rodzaj ubezpieczeń. Bo jeżeli liczymy to w sposób komercyjny, to żadnego rolnika nie stać na ubezpieczenie. Jeżeli liczymy, będziemy to liczyli w taki sposób, gdzie stosujemy metodę ubezpieczeń powszechnych, to się okaże, że ta składka może być niska, że możemy zastosować dofinansowanie, które jest, bo ono jest nawet ze środków unijnych. To jest ta kwestia nieprzekroczenia pewnego pułapu sumy ubezpieczenia i tak dalej. Ja nie chciałbym się rozwijać na temat tych ubezpieczeń. Natomiast jest jedna rzecz, z którą my się cały czas zderzamy. Lobbing ubezpieczeniowy doprowadził do takiej sytuacji, że jeżeli my jako rolnicy chcielibyśmy zawiązać firmę ubezpieczeniową, to po pierwsze musimy mieć bardzo wysoki kapitał, a po drugie jest paradoksalna rzecz, która kieruje systemem ubezpieczeń. Mając taką firmę ubezpieczeniową, moglibyśmy wypłacić odszkodowanie tylko z roku ze składek, z roku, z którego wzięliśmy te składki. Czyli jeżeli mamy 19, zbieramy składki z ubezpieczenia i występuje szkoda, to tylko z 19 roku możemy zapłacić za to ubezpieczenia. W ten sposób duże firmy ubezpieczeniowe... Cykl rolniczy to czasem jest po prostu na... Tak, jeżeli kumuluje się, nie ma klęski żywiołowej i nam powiedzmy z 17 roku została składka ubezpieczeniowa, został kapitał ze składek ubezpieczeniowych, z 18 został kapitał, to my z tego kapitału nie możemy zapłacić ubezpieczenia rolnikom. W ten sposób firmy ubezpieczeniowe monopolizują ten rynek i nikt nie zwrócił na to uwagi. Unia Europejska wręcz wprowadziła takie przepisy, które preferują duże firmy ubezpieczeniowe. I tutaj rząd ma bardzo poważny problem ze stworzeniem takiej firmy ubezpieczeniowej, powszechnej firmy ubezpieczeniowej, żeby nie oddać tego w totalną komercję, bo firmy ubezpieczeniowe są firmami komercyjnymi, nastawionymi na zysk. Więc trzeba wykonać trochę pracy, ale namawiamy kolejnego ministra do tego, żeby przyłożył się do pracy i żeby rzeczywiście z dużą determinacją do tego podszedł, żeby stworzyć taki system ubezpieczeń. To spowoduje pewną rzecz podstawową, że nie będziemy wyciągali pieniędzy z budżetu państwa, nie będziemy korzystali z pomocy de minimis. Mając rozsądny system ubezpieczeniowy, bo jak widzimy, te klęski występują po raz kolejny. Mamy suszę, mamy grat, mamy przymrozki wiosenne. Tak, zresztą właśnie one się powtarzają. W tym roku też mieliśmy do czynienia z przymrozkami wiosennymi, które już były jakieś tam szkody poczyniły na plantacjach ogrodniczych, w rolnictwie. Więc ten system ubezpieczeniowy stabilizowałby sytuację w rolnictwie po pierwsze, a po drugie doprowadziłby do takiej sytuacji, że nie wyciągalibyśmy ręki po pieniądze budżetowe. Zostawmy sprawę rolnictwa. Wczoraj radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli stanowisko w sprawie ideologii LGBT. No było wiele emocji, ale ostatecznie Sejmik przegłosował treść tego stanowiska i to głosami nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale także Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak się udało. Czy przekonywaliście w ogóle kolegów ludowców? Wie pan co, to jest bardzo trudna sytuacja i trudno się wypowiadać. Ja mogę się tylko wypowiedzieć osobiście, biorąc pod uwagę własne poglądy, własną ideologię, tak, że tak powiem. I myślę, że większość ludzi kierowała się własnym sumieniem, ponieważ koledzy z PSL-u powiedzieli, szef klubu Marek Kos powiedział, że nie ma dyscypliny klubowej, że każdy głosuje według własnego sumienia. Powiem tak, też... że
No chyba każdy podszedł właśnie zgodnie z własnym sumieniem. Polska jest krajem katolickim i mimo tego, że czasami niektórzy wygłaszają poglądy, że tak powiem, na pograniczu tej nauki Kościoła, to jednak wewnętrznie jesteśmy jakoś poukładani i to chyba dało ten obraz, jaki... Ale też nie brakowało tych głosów mocno krytycznych. Pojawiły się zarzuty, że to stanowisko zawiera kłamstwa, manipulacje, no i szczuje osoby LGBT. Ja od szczucia powiem tak, nie dopatrzyłem się tego. To, co powiedziałem, ja się kieruję pewnymi zasadami i pewnymi wyższymi wartościami. Pamiętam jako żywo, i to jest jedna z głównych moich zasad, że ten, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. I absolutnie ja jestem człowiekiem wierzącym, ale jestem człowiekiem grzesznym i nie mam prawa, nie poczuwam się do odpowiedzialności, żeby oceniać kogokolwiek tymi kategoriami. Myślę, że większość moich kolegów dokładnie tak samo do tego podchodzi. Ja nie widzę elementu szczucia, bo ci państwo, którzy przyszli, którzy byli obecni, w żaden sposób nie zostali jakoś potraktowani niegodnie. Ja już nie mówię o tym, że w jakiś sposób byliśmy napiętnowani. Ja mam znajomych, którzy mają inną orientację, którzy mają inną wiarę albo są ateistami. Normalnie się z nimi rozmawia i ja się, szczerze mówiąc, nigdy nie spotkałem z taką sytuacją, żeby oni byli w jakiś sposób napiętnowani. Wręcz przeciwnie, bardzo często jest tak, że to ta druga strona podchodzi z bardzo dużym dystansem do tego, że no, my jesteśmy inni, więc wy nas nie lubicie. No, żeby stwierdzić, że my ich nie lubimy, to trzeba najpierw z nami porozmawiać, a nie podchodzić do tego bardzo emocjonalnie i powiedziałbym trochę roszczeniowo. Tych emocji wczoraj było dużo. Tu stawiamy kropkę. Tomasz Solis, wiceprezes Związku Sadowników RP, radny sejmiku, kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tomasz nie śpiał. Do usłyszenia.